dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ten piękny poranek niedzielny. Dzisiaj zabieram was ze sobą i nareszcie dzień ze mną startujemy. Ja właśnie czekam na tramwaj. O, już tam z daleka jedzie. Także wsiadam i jadę, a ten oto, który widzicie, oczywiście jest wysokopodłogowy. Do niego nie miałabym szans wsiąść, a teraz wsiadam do tego. W związku z rozkładaniem rampy dla wózka inwalidzkiego. Wykorzystam moment, że właśnie wsiadłam do tramwaju i jest mało ludzi, więc mogę tak po cichu do was sobie pogadać. Ja właśnie jadę do kościoła. Dzisiaj niedziela. Ja się staram jeździć w niedzielę do kościoła, choć mój kościół jest dość daleko. Jadę do niego godzinę. No zawsze to jest wyprawa, ale dzisiaj jadę i chciałam w ogóle was jeszcze raz serdecznie powitać. Dawno nie było dnia z nami i chcę trochę się wytłumaczyć dlaczego. Ostatnio mieliśmy ciężki czas, taki życiowy, bo oprócz tego, że bardzo dużo pracy zawodowej, to do tego wszystkiego Bartek ma problemy zdrowotne. Się tuła po szpitalach, po lekarzach. Ostatnio trafił w nocy na sol. Przebiegli go pogotowie. Ogólnie tak psychicznie powiem wam, taki czas, w którym nie chce się, wiecie, wyciągać kamery i nie wiadomo co pokazywać, gadać, bo cały czas się myśli tylko o tym, że są jakieś problemy, a ja nie chcę za bardzo pokazywać. I tutaj nie chodzi o to, że się zaklina rzeczywistość, ale o to, że tak mi się wydaje, po to usiadacie przed monitor, aby zobaczyć, obejrzeć jakieś takie pozytywne, fajne treści, a niekoniecznie narzekanie czy jakieś łzy. No przynajmniej ja siadam, by obejrzeć coś, co mnie jakoś tak pokrzepi i uraduje. Nie wiem, może tylko ja tak mam, ale no nie chciałam jakoś przekazywać tych bardziej negatywnych emocji. Dlatego się nie odzywałam, dlatego nie nagrywałam. Myślę, że najgorsze już za mną, a przed nami już piękne lato i lepszy czas. Także myślę, że niedługo będę nagrywać więcej. Zresztą będę też nagrywać fajne serie, które mam nadzieję się wam spodobają i to będą serie w trasie. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A tymczasem ja jadę. I się odezwę do was trochę później. Mam nadzieję, że się cieszycie z filmu. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. Wykorzystam chwilę, którą mam do nabożeństwa, bo w momencie jak tutaj jechałam, to mi się przypomniała jedna sytuacja, o której bardzo chciałam wam powiedzieć i mam nadzieję, że rowerzyści teraz będą mnie słuchali bardzo, bardzo uważnie. Wczoraj byłam w Wola Parku i napotkała mnie taka sytuacja, która napotyka mnie ciągle, kilka razy w tygodniu, zwłaszcza w okresie letnim, wiosennym, jesiennym, kiedy aktywność na rowerach jest bardzo popularna. I ja to jak najbardziej rozumiem. Gdybym chodziła, to też bym śmigała na rowerach, ale problem pojawia się w momencie, kiedy schodzimy z tych rowerów i nie wiemy, gdzie je zostawić, gdzie je przypiąć, aby dalej iść w swoją stronę, na spotkanie, nie wiem, no gdziekolwiek. No i właśnie byłam w Wola Parku, tam jest jeden główny zjazd dla wózków dziecięcych, inwalidzkich i ten podjazd zawsze jest wykorzystywany również przez rowerzystów jako miejsce do zapinania swoich rowerów i ja to nawet rozumiem, no bo dużo barierek i tak dalej. I rozumiem, jeżeli stawiają rowery po zewnętrznej stronie podjazdu, ale jeżeli, moi drodzy rowerzyści, stawiacie rower w wewnętrznej części podjazdu, to niestety osoba na wózku albo osoba, która prowadzi wózek, na przykład matka czy ojciec, czy opiekun dzieciątka,
nie może zjechać takim podjazdem. I tak, rower zajmuje bardzo mało miejsca, bo opony są wąskie i tak dalej, ale opony to nie wszystko. Jest kierownica, która bardzo wystaje, są pedały i często przez takie elementy nie da się zjechać. I ja wczoraj nie mogłam skorzystać z podjazdu. Zrobiłam zdjęcia, chcę Wam pokazać, jak to wygląda i o czym tak naprawdę mówię. I nie mówię tego po to, aby się jakoś żalić albo, nie wiem, robić jakąś aferę, a po to, bo wiem o tym, że oglądają mnie fajni ludzie, którzy być może nie wpadli na to, że parkując tak rower mogą robić komuś problem. I to nie tylko osobom z niepełnosprawnością. Dlatego bardzo, bardzo Was uczulam. Proszę, abyście poprawnie, dobrze, starannie przypinali swoje rowery i patrzyli nie tylko na swoje rowery, ale też na osoby, które mogą chcieć lub muszą chcieć skorzystać z takiego podjazdu. Ja weszłam do Wola Parku, ale musiałam iść naokoło, w zasadzie okrążyć cały Wola Park, aby wejść. Czy tak powinno być? Nie. Dlatego bardzo, bardzo Was proszę, abyście wzięli to pod uwagę. Dla mnie i dla wielu osób to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, także liczę, że będziecie pamiętać i że będzie po prostu w tym temacie trochę lepiej. A ja już teraz lecę na nabożeństwo i odezwę się do Was już po. Jest prawie 15 i ja w zasadzie stoję przed moim blokiem, bo idę do mieszkania się odświeżyć, zjeść obiad i dalej ruszam w miasto, bo późnym popołudniem mam fajne spotkanie, na które Was zabieram. A teraz chciałam tak krótko powiedzieć o jednej małej zmianie, którą pewnie widzicie, jeżeli chodzi o moje oparcie. No słuchajcie, jest tak gorąco, że czarne oparcie wózka to samo zło. Dokładnie tak, dlatego mam taki pokrowiec, który zakładam w tym okresie letnim, aby uchronić się od nagrzewania oparcia. Czy się udaje? No z oparciem tak, ale cały wózek się tak nagrzewa, że ja dosłownie się gotuję w wózku, ale nie narzekam, bo ja na taką pogodę, na takie słońce i takie piękno czekałam już tak długo. Brakowało mi witaminy D i stwierdzam, że jak jest słońce, to od razu życie jest jakieś takie jaśniejsze, piękniejsze, także cieszę się z tego bardzo. Dajcie znać, czy lubicie taką pogodę, czy jesteście zadowoleni, czy wolelibyście, jakby było trochę chłodniej, bo nie sądzę, że ktoś woli, jak pada albo jest minusowa temperatura. Chociaż może jest ktoś taki. Także ja idę teraz do mieszkania. W mieszkaniu jeszcze Wam powiem dwa słowa o makijażu, ale to już w mieszkaniu z konkretnymi produktami będę gadać, bo nie ma co tu, wiecie, gadać nie pokazując, o co mi chodzi, prawda? Także idę się jeszcze czegoś napić, bo no ciepło, cieplutko, ale jest cudownie. Obiad zjedzony, więc zgodnie z zapowiedzią chcę Wam opowiedzieć o produktach, które bardzo dobrze mi się sprawują na upały. Ale zanim opowiem o tych trzech produktach i powiem, dlaczego są takie świetne, to chcę Wam powiedzieć, że ja generalnie w taką pogodę staram się w ogóle nie malować. To znaczy, podkreślam brwi, podkreślam rzęsy i nic poza tym. No, nie zapominam o kremie, najlepiej z filtrem, ale poza tym nie nakładam podkładu, pudru, ogólnie nie obciążam skóry. Są takie dni, w których chcę trochę lepiej się czuć, wiecie, trochę upiększyć swoją cerę, oczy, no ogólnie zrobić się, no i w tym pomagają mi te trzy gagatki. Pierwszy produkt, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest moje odkrycie z zeszłego roku, ale miłość tak naprawdę między nami zaiskrzyła dopiero w tym roku, bo ja odkryłam, jak genialny jest to produkt. Po pierwsze, fajnie nawilża, po drugie,
tuszuję niedoskonałości, ale nie tak jak podkład, tylko właśnie w bardzo, bardzo naturalny sposób. Do tego ma wysoki filtr, widzicie? Naprawdę fajny filtr, który chroni naszą skórę. Świetnie współgra z każdym pudrem matującym, więc dobrze się ten makijaż utrzymuje na skórze. Ogólnie dla mnie fantastyczny produkt. Ja go kupiłam w Contigo jakiś rok temu. Wiem o tym, że jak mi się skończy, to na pewno kupię drugie opakowanie, bo jest świetny. Także ja Wam bardzo, bardzo polecam, jeżeli chcecie nakładać coś na twarz, ale niekoniecznie podkład. Drugi produkt, który pewnie znacie, to szminka. Szminka z Maybelline Superstay Matte Ink. I to jest bardzo bladoróżowy kolor, numerek 10. Bardzo lubię szminki z tej serii, bo uważam, że w taką pogodę, kiedy wszystko się rozpływa, rozjeżdża i migruje, to ta szminka po prostu utrzymuje się rewelacyjnie na ustach i wiem o tym, że picie, jedzenie, nawet lodów nie uszkodzi szminki. No świetna jest, naprawdę genialna, a jakbyście chcieli zobaczyć, jak się kolory prezentują na ustach, to dawno, dawno temu na moim kanale był filmik z kolorami szminek z Maybelline. No i trzeci produkt, który bardzo lubię, nie tylko w upały, ale ogólnie wtedy, kiedy chcę podkreślić oko. No i zależy mi na tym, by makijaż był świetlisty, a ostatnio bardzo lubię fiolety, także paletka z Huda sprawdza się idealnie. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda w środku. Tak się prezentują cienie w środku i oczywiście kamera nie oddaje tego, jakie mamy tu piękne błyski. I ja w dzisiejszym makijażu użyłam bardzo dużą ilość tego jasnoróżowego cienia, ale ten jaśniutki cień nałożyłam nie tylko na powieki, bo wklepałam bardzo małą ilość również na usta, żeby ta matowa szminka nie wyglądała bardzo sucho, wiecie, tak papierowo, tylko żeby się usta iskrzyły. Genialny sposób, aby matową szminkę trochę podrasować. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam te cienie. A dlaczego polecam je na lato? Ano dlatego, bo są świetnej jakości i nie zbierają się w trakcie całego dnia. Także no, dla mnie fantastyczne produkty. Zdecydowanie najbardziej polecam krem BB, bo to jest po prostu kozak. Nie tylko pielęgnuje skórę, chroni ją, ale też upiększa. Także dla mnie hity. Ciekawa jestem, jakie Wy kosmetyki używacie w takie upały. Czy w ogóle się malujecie, czy nie? Dajcie mi koniecznie znać. Hej! Tym razem w cieniu. W sensie Wy widzicie mnie w cieniu. A ja właśnie zmierzam na tramwaj, bo jadę na plac Zawiszy do hotelu Sobieski. Tam będzie czekała na mnie osoba, z którą się mam dziś spotkać. Zaraz Wam powiem, kto to. Tak wiecie, oko w oko Wam wszystko opowiem. A póki co napawam się tą zielenią, czystym niebem i w ogóle tym, jak jest pięknie. Kocham lato za to właśnie. Za to piękno, za tą zieleń i ciepełko. O! No dobra, już się Wam pokazuję i może się uda, abym jechała i nagrywała. Nie idę szybko, więc spokojnie, nikomu nie zrobię krzywdy. To tak dla tych, co się martwią, jak ja jeżdżę i czy komuś robię krzywdę na drodze, na chodniku. Ja jestem bardzo uważna, moi drodzy, bardzo, bardzo, także chill. A chcę Wam teraz powiedzieć, z kim jadę się spotkać i dlaczego. A więc jadę się spotkać z Kasią. Kasię możecie kojarzyć z Mam Talent, z finału, z poprzedniego mojego filmiku o konferencji dotyczącej seksualności osób z niepełnosprawnością. Tam Kasia się też pojawiła. No i właśnie jadę się tak towarzysko z Kasią spotkać, ale mamy też mały
jakby to powiedzieć, może nie biznes, ale taką kobiecą sprawę do załatwienia. Wybaczcie, że tak nagle urywało, ale musiałam podbiec do tramwaju. No dobra, nie podbiec, podjechać szybko do tramwaju, no a wtedy nagrywanie nie jest najbardziej komfortowe. O czym ja mówiłam? O tym, że jadę się spotkać z Kasią, a spotkamy się po pierwsze, żeby po prostu sobie pogadać i spędzić miło razem czas. Po drugie, dlatego bo Kasia mnie poprosiła, abym jej pokazała kilka trików na makijaże turniejowe, takie, które muszą długo trzymać i efektownie się prezentować. Także wzięłam kilka kosmetyków i będziemy działać. Będę Kasi opowiadać o swoich sposobach i trikach. Także będzie bardzo miło. Ja bardzo lubię tematy kosmetyczne, a jeszcze jak komuś mogę pomóc, to czemu nie? Także jadę i zabieram Was ze sobą. Zaraz mój tramwaj rusza, więc już nie będę gadać. Ostatnio powiedzieliście, że gadanie w tramwaju jest takie trochę nie bardzo. A tu jest zawsze najciszej. Zwłaszcza kiedy nie ma ludzi, to po prostu mam warunki. No i jestem. Idę do hotelu Sobieski. Chyba nigdy nie byłam w środku. Tak się teraz zastanawiam. No zobaczymy, jak tam jest. Kasia już na mnie czeka w pokoju. Także zmierzam do Ciebie, kochana. Ach, zielone. No to wchodzimy, ale zanim wejdę, muszę Wam coś pokazać. Mega patent. Zobaczcie. Tu jest przycisk, a w momencie, kiedy go użyjemy, to otwierają się automatycznie drzwi. Wow! A teraz drugie. Ale bajer. Oby więcej miejsc miało takie ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością. No dobra, to ja dzwonię do Kasi. Hello! Dzień dobry! Już nagrywam! To mogłaś mi mówić. Dzień dobry, kochani. Jedziemy? Jedziemy. Dobra, to prowadź mnie, moja droga. Ale tu ładnie, jestem pierwszy raz z Sobieskim. Cztery gwiazdki. O, udało się, bo się chwilowo... Idę? Się chwilowo zacięłyśmy w windzie, ale już jedziemy. To w którym apartamencie jesteś, moja droga? Prezydenckim? O, dobrze, że Marek otwiera, bo zapomniałam, który pokój. Przyznam ci, że brawo ty. Marek robi trochę problematyczna, bo... Dzień dobry, cześć! Ledwo z niej wyszłyśmy. Tak się prezentuje nasze stanowisko działania. Ja tu popijam kawę, a Kasia... Działa. Maluje. I powiem Ci, moja droga, że nie jest wcale tak źle. Ja tu w ogóle nie jestem potrzebna. Siedzę i piję kawę. No, podziwiasz. I podziwiam Twój kunszt. Nie, naprawdę. Trochę ćwiczeń i wiary w to, że umiesz i będzie bardzo dobrze. Spójrz, że to złoto wcale nie zrobiło tragedii. No nie. Mamy tu milion warstw różnych błyszczących rzeczy. Prawda, Katarzyna? Zgadza się. Powiedz mi, ile mamy tu już błyskotek na środku powieki? Trzy. I nadal ci mało? Nie, po prostu teraz jest dobrze. Dobra, teraz zajmiemy się wytuszowaniem rzęs. Dobrze. A rzęsy to my mamy długie, piękne i cudowne. No, chociaż coś mamy długie. No. Ciekawe, czy to jest w ogóle cecha naszej choroby, nie, jak myślisz? Nie, myślę, że nie, bo znamy osoby z naszą chorobą, co mają takie pipcie. A chodź, no dobrze. Ale ty masz rzęsy, kochana.
To może wiatr robić nimi. No. I tak oto, moi drodzy, się tu bawimy, gadamy, kaweczkę pijemy. Czemu ty, moja droga, nie masz żadnej kawy? Bo ja tu mam ważną pracę. A, pracę masz tu do wykonania, no. Muszę i powiem skupić. Wam, że tak wygląda biurko prawdziwej artist make-up. Raczej make-up artist. No. Amator make-up. Co ty gadasz? Dobrze ci idzie. Bardzo dobrze. Może powiesz kilka słów o tuszu do rzęs? Kochani, ostatnio... tusz do rzęs jest wstyd przyznać, bo jest z bardzo taniożkiej firmy. A dlaczego wstyd? Tanie firmy SS, często są bardzo złotych, dobre. Kochani, jestem zachwycona tym tuszem. Banalna, prosta szczoteczka. Tusz ma jedną wadę, jedną jedyną. Fatalnie się zmywa, ale to już jest efekt na koniec dnia, więc nikt tego nie widzi. Trzyma się super, nie obsypuje się, można nawet zmoknąć i nic się z nim nie dzieje. Ale nie jest wodoodporny. A bynajmniej. A powiesz chociaż, jaki to tusz? Tak, właśnie wypowiedziałam, że jest to firmy Essence nazwa? Lash Princess. Tak się nazywa, tak. O, jak dla dziewczynki walki. Ale efekty robi wow. W ogóle muszę go kupić i przetestować na swoim kanale. Koniecznie będę to lajkować. Ja myślę. Co my tu robimy? A, jak pięknie pachnie. Zobacz. No pokaż. Co za prestiż. Powiedz moim widzom, co robisz. Myję pędzle, bo były trochę zapyzione. Tak delikatnie mówiąc. Nie będziemy wam pokazywać tutaj w zlewie, jak bardzo z nich leci. No nie, oszczędzimy im tego. A dlaczego myjesz te pędzle? Kto ci poradził, że to już jest ten moment? Bogusiu, zadałeś dyskretne pytanie trzykrotnie, kiedy je myłam, co dało mi do pomyślenia, że zbyt dawno. Bo jestem pedantką, jeżeli chodzi o higienę. Ja też, ale pędzli. Akurat myślałam, że co 2-3 dni wystarczy. Ale teraz się poprawię i może będę je myła codziennie. O, z tego też leci grubo. Wiesz o tym, że ja to mam nagrane. Ja będę wycinać ten fragment i wysyłać ci. Kasiu, pamiętaj. Pędzle. Pędzle. Nie uważasz, że mam za mało? Wystarczy mi tyle, nie? Po jednym z każdego. To trzeba mieć umiar, bo ja bym była w stanie wykupić po drogerii, ale... Kiedyś musisz do mnie przyjechać. Nie, ja właśnie aż boję się, bo umrę z zazdrości, ile ty na pewno takich rzeczy masz. I następnym razem przywiozę ci błyskotki, żebyś zobaczyła... Co? Czyli jutro jestem gotowa zostać do wtorku. No, właśnie tak. Nie, muszę ci przywieźć, wiesz co? Turbo pigmenty. O, i wtedy ja jak zobaczę, wypróbuję na sobie, to pójdę je kupić. Dokładnie o, tak. A tak także, bez próby nie pójdę. Tak, to... także pozdrawiamy Hanie, Digital Girl. Moja droga, już masz kolejną klientkę. Na pewno, jak Kasia zobaczy te cienie, to się zakocham. To ja współczuję twojemu portfelowi. Mojemu? No. A one są drugie? Nie! Znaczy, tak, jeżeli będziesz chciała kupić wszystkie, no to wydasz trochę kasy. Nie, ja tam nie, to ja... Ile one kosztują? 25 zł? No to dwa najpierw kupię. A są boskie. Boskie. No, to jutro mi je przywożę. No, przywiozę, żebyś zobaczyła. I może zrobisz jakiś szalony makijaż. Jutro zrobię, oczywiście. No. Zrobimy powtórkę z rozrywki. Pięknie, pięknie. Ale ten pędzel nie jest do mety, widzisz to? Tak? Tu jest zbyt biały ręcznik. Ach. O kurczę, zepsuł się. Wybaczcie, że tak trzęsę, ale nie mogę. Ej, czy ty też, Kasia, czy ty też masz tak, że jak się śmieje? Tak, to cała po prostu. Tak, cała. No mam. Tak już mamy. Kurde, po prostu. Rozmiar do... Bartek to się śmieje, że po prostu jak taka żabka, wiesz, skacze. A ten jak jest niedomyty? Nie, to ten ręcznik jest zbyt biały. Lepiej nie będzie.
ale makijaż... Przynieś mi, tak proszę powiedzieć. Zamknij oko. No, pięknie. Będę się nadstawiać tym policzkiem, bo jest lepszy, proszę bardzo. Tak, jest lepszy, no. Dokładnie. Dobra, ale... Wygląda bosko. Spójrz się w lustro. Broda trochę niżej. Niżej, nie wyżej. O, pięknie. A my teraz idziemy na miasto. Idziemy coś skonsumować, bo brzuchu burzy. Przynajmniej jej, ale ja będę miłym towarzystwem. Idziemy. Kasia, dobrą jestem nauczycielką? Oczywiście, że tak. Aczkolwiek myślę, że na turniej większy błysk jest potrzebny. Jakby był w kosmetyczce. Wiem, trudno. Wiesz. Z gówna bata nie ukręcisz. Jak myślisz, Marek? Jestem za. Tak, właśnie tak. Jak co to mężczyzna może powiedzieć sobie o makijażu? Tak, właśnie. Ja nie znam się i lepiej się nie wypowiadam. Wstrzymuję się od głosu. Bo nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, bo ja tu nagrywam, że Kasia robi też pazury. Także wiecie, do tańca i różańca, jak to mówią. To może jakaś krótka reklama twojego salonu? Gdzie się znajduje, co robisz? Kochani, mój salon się nazywa WOW. Wystylizuj włosy i paznokcie. Znajduje się w Poznaniu na ulicy Naramowickiej. Wejście od ulicy Polka. Polecamy, zapraszamy. Tam właśnie spotkacie Kasię. Raczej Marka tam nie spotkacie. A, Marek jest często u fryzjera. Aha. No, to jeżeli chcecie Marka spotkać, to właśnie może u fryzjera go spotkacie. Ale Kasię bardziej w akcji paznokciowej. Tak. Hybryda, żele, everything. Tanio, dobrze i solidnie. Oczywiście, z naciskiem na tanio. Na pewno kiedyś odwiedzę Poznań i wtedy przyjadę do ciebie na paznokcie. Kiedyś, tylko niebawem. Postaram się. To, tak? Niebawem. Postaram się. Za tego lata. Postaram się. To brzmi i tutaj też to nagrane mamy, tak? Tak. Świetnie. Jak mi obiecasz, że będziesz myła swoje pędzle. Będę myła je teraz codziennie. Trzymam kciuki. A żeby tak było. Będzie, będzie. Będzie, będzie. No dobra, to gdzie my idziemy, kochani? Sushi nie. Pozwolicie, że nie koniecznie. Nie lubisz? Nie przepadam. Zjem jak trzeba, ale skoro nie trzeba, to... Okej. W Żabce hot dogi są. Jakbyśmy... Coś bardziej ambitnego. Jakbyśmy chcieli coś na tanio. Z podkreśleniem tanio. Cześć, piesku. Czas. Po tym pysznym jedzeniu. Tak. Na pewno pyszna była herbata. Mojej zupie cadzykowej. Ale herbata była bardzo dobra. Tak, i to tutaj naprawdę polecamy. Tu szczerze powiem wam, że dobra turecka, prawdziwa, fajna. Mała herbatka. Ale taka jak kawa mocno, fajna. Tak, tak, tak. Także na herbatę zapraszamy. Tylko na herbatę. O, widzisz, bo jak ja coś krytykuję, to wiesz, mówią, że ja nie, się czepiam, nie? Naprawdę, ja też jestem, nie, że jestem czepialska, ale no, sorry, było tak swojsko. Swojsko. A co powiesz o mojej... Nie wiem, bo nawet... Grupie? Nawet naprawdę rzeczywiście była w dziale... to powinno być w dziale sosu. Sosy, nie? Do polania. Albo zupy. Zupa na zimno też nie, raczej może... No chłodnik jest! Dałabym to do sosu. Do sosu, no. A było w dziale? Sałatki. Może się komuś omsknęło. Bo tutaj Kasia mi mówi, coś zjedz, no zjedz z nami. Mówię, dobra, jakoś wezmę sałatkę, sobie... Mówię, sałatkę, nie? Wezmę sobie cadzyki, ja lubię cadzyki. Nie? No. I żem dostała. Sałatkę, kochani. Sałatkę. O, pokaż to, Kasia. Ogórka, o, jest garść. Da się na bardzo, bardzo grubej tarce da się go tutaj znaleźć. Ale słuchajcie, no, herbata była pyszna. I miło spędziliśmy czas. No oczywiście, a jutro... To jest bezcenne, a jutro
zjemy jak bogowie. Tak. Jutro będziemy mieli czas dla siebie, będziemy się tułać po Warszawie, czwórkę. Free day jutro. Tak, także nie wracasz jutro do domu. Nie, nie, nie. I pogoda mam nadzieję też dopisze. Będzie, będzie. Ja to już załatwię tam na górze. Tak, no. Także w filmiku się żegnamy. Ale my i na żywo... I do następnego filmiku. Tak. Nie, jutro nie nagrywam, ale... To ja nagram, pani, to ja nagram. Może ty nagrasz, dokładnie. O, bo właśnie tak, jutro dokładnie, ja to... W ogóle pamiętajcie, że Kasia prowadzi kanał na YouTubie. Tak to czuję. Dokładnie, także klikajcie, obserwujcie, subskrybujcie i dajcie jej trochę serducha. Tak. A my teraz lecimy. Ja wracam do domu, bo jutro do pracy. A Marek będzie targał za tobą, tobołę. A ja spróbuję twojego tego suzutego, tego tacyki po turecku. Zupa. To i zupa. No. Ty. Wyśmienita. Dupy nie urywa. Jak to było w tym kanale, pan poczeka, pan poczeka. Pan poczeka. A jutro? No, nie no. A jutro na szkoleniu z Pampersem. Ale Marek, dałbyś to w dział sałatka? Jak to Kasia powiedziała? Napoje. Napoje. Napoje bezalkoholowe. Ewentualnie sosy. Ewentualnie sosy. No sosu to ja mam, no. Sos do tego kurczaka Kaśki. No dobra, już nie narzekajmy, to było tylko 8 zł. Tak. Dobrze, że nie 80. Dobrze. No, także lecimy, ja się jeszcze odezwę, ale tutaj z Markiem i Kasią w filmiku. Witaj w Warszawie. Witaj w Warszawie Centralnym. No. A w październiku tańczycie w Warszawie, tak? Tak, nie w Łomiankach niestety, to trochę posłów. No, ale to jest granica Warszawy. Odległa, ale jest granica, tak. Dojedzie się, dojedzie. O, no, z półtorej godziny i będzie się na miejscu. Dla was wszystko. Dziękuję. Kasia i Marek pojechali, a raczej poszli, bo zrobili sobie spacer na dworzec centralny. Mają jakieś tam sprawy do załatwienia, a ja wracam do domu. Już jest prawie 9, moi drodzy, a ja wstaję jutro o 5, może 5.30. No, także muszę iść się ogarnąć, przygotować do pracy. I spać, żeby jutro jako tako wyglądać i się czuć. Także taki plan na jutro. A dzisiaj to był fajny dzień, taki intensywny, ale poukładany, bardzo pozytywny, bo z fajnymi ludźmi. Ja lubię aktywnie odpoczywać i zawsze to mówię, że czasem lenistwo, takie nic nie robienie, bardziej męczy niż bardzo aktywny dzień, taki poukładany, wiecie. Ja wolę takie dni i bardzo się cieszę, że dzisiaj miałam taki pozytywny, fajny dzień. A tramwaj mam teraz za 12 minut, sporo, ale pogoda jest taka piękna, że bardzo miło się tu stoi, czeka. Zaraz wam pokażę okolice, gdzie ja w ogóle jestem. Plac Zawiszy, jeżeli jesteście z Warszawy, to wiecie, gdzie jestem. To tak. Plac Zawiszy. Piękny zachód słońca. O, jak miło, że kamera to pokazuje. Pięknie. Tutaj hotel Sobieski, w którym byliśmy i naprawdę byłam pod wrażeniem, jak ładnie w środku się prezentuje i jak dobrze jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. No i tutaj tramwaj i czekam. Jestem już prawie w domu, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, aby się z wami pożegnać i podziękować za spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że miło go spędziliście. Jeżeli tak jest, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. A ponieważ komary już nas zjadają, to bardzo szybko chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której miałam już mówić rano, potem po południu i oczywiście zapomniałam, więc teraz na koniec. Chciałam wam pokazać narzutkę, którą kupiłam sobie w
Bombliksie. I to jest taka narzutka imitująca, jak to się nazywa? Jeans. Ale w dotyku przypomina bardziej materiał lniany. A dlaczego Wam o tym mówię? Ano dlatego, bo to jest genialna sprawa na lato. Bardzo przewiewna narzutka, taka oversize'owa. Bartku mi się do końca nie podoba, bo mówi, że jest za duża, ale mi właśnie to bardzo pasuje, że jest taka, wiecie, taka luźna, taka swobodna. Chciałam Wam o tym powiedzieć, bo może szukacie takiej narzutki. Link zostawię Wam w opisie, gdybyście byli zainteresowani. Jedna tylko uwaga, narzutka była bardzo długa, tak długa, że wkręcała mi się w koła. I tutaj pozdrowienia dla Grażynki, która mi skróciła. I tak oto prezentuje się narzutka, którą uwielbiam. Jest super, można się okryć, można tak luźniej puścić. Dla mnie to jest rewelacja. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ubranie. A teraz już lecimy do domu, bo komary odezwały się i nas prawie zjadają. Także do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Zostawcie mi kciuka do góry, subskrybujcie i bądźcie ze mną na bieżąco w każdym filmiku. Buziaki gorące, pa pa!